I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Dziś w Kościele jest uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski. I chyba wszyscy na początku tej Eucharystii możemy poczuć w naszych sercach głęboką wdzięczność Panu Bogu za to, że dzisiaj pociągną nas tą miłością tutaj do Biczwałdu. Do tego miejsca, gdzie w 1877 roku dwie dziewczynki, Justynka i Basia, otrzymały od Pana Boga łaskę widzenia Marii i razem z nią rozmawiały i, jak mówiły, Maria mówi do nich w języku polskim. I w tym miejscu dzisiaj my mamy dar bycia na Eucharystii, uczestnictwa w niej i wspólnej modlitwy. Bardzo serdecznie witam Was, drodzy pielgrzymi, witam naszych parafian. Niech mi będzie wolno wymienić te pielgrzymki, które zostały zgłoszone z Krystii. Modlą się z nami pielgrzymi z Warszawy, z różnych parafii. Przy ołtarzu serdecznie witam księdza Jerzego, który jest przewodnikiem tej grupy. Są z nami pielgrzymi z miejscowości Kołbiel, Celestynów i okolic, to diecezja warszawska. I są z nami pielgrzymi ze Stoczka, ze Słupkowa i okolic, z Karolina, pielgrzymka międzyparafialna. Wszystkich was bardzo serdecznie witam. Ksiądz Jerzy sprawuje przeświętą w intencji serc pielgrzymów z Warszawy. Ja sprawuję o zdrowie, Boże błogosławieństwo. Na początku muszę przeprosić Pana Jezusa za grzechy. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam. Myślą o uczynkę zaniedbanym. Moja bardzo wielka wina. Wszelko błagam Najświętszą Maryję Zawszedzicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza okazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiana trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasał wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże.
Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie.